Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Magda i witam Was w naszym zielonym domku. A to moja alokazja. Chyba kukulato. Chociaż zaczęłam mieć wątpliwości, bo gdy ją kupiłam i zaczęłam czytać o niej, to znalazłam różne informacje. Bardzo mi się spodobała informacja o takiej, można powiedzieć, handlowej, zwyczajowej nazwie, jak palce Buddy, że są takie właśnie wydłużone kształt tej blaszki liściowej. Ale też doczytałam, że jest to podobno jedna z najmniejszych alokazji, która w warunkach domowych ma dorastać do metra. No i tak jak to zaczęłam czytać, to mówię, no to coś mi jakoś tak nie gra, bo wszystkie te alokazje gdzieś widuję jako takie babyki, malutkie. Tej nigdy w sumie jako takiego babyka nawet, no takie, nie wiem, dwunastka to chyba była najmniejsza doniczka, jaką widziałam. Tutaj tymczasowo widzimy, że moja walka z wciornastkiem póki co jest ok. Ale wracając do tej rośliny, no i tak stwierdziłam, że do metra, no to jest niemożliwe. No i uzbroiłam się w taki oto przyrząd i zmierzyłam ją. I ona ma, kochani, licząc od podłogi, to jest prawie metr. Natomiast jeżeli się te liście tak podciągnie do góry, no to mają 120, więc ja się pytam, jakim cudem pojawiła się ta informacja, że ona jest taka mała i ma dorastać do metra? Nie wiem, po prostu powinnam chyba porozmawiać, jakąś rozmowę dyscyplinującą przeprowadzić z moją kukulatą. Jak ona zamierza rosnąć? Czy na pewno przeczytała? Może powinna mi puścić po prostu w Google, wygooglować, powiedzieć, słuchaj, ty masz dorastać do metra, co tu się w ogóle wydarza, że ty już masz 1,20 m? I co? I ten kolejny liść to jaki? Mniejszy zostanie? Jestem bardzo ciekawa, czy ty też masz alokazję kukulatę w swoich zbiorach i czy ona u ciebie jest taką malutką roślinką? Jest to według ciebie też najmniejsza z alokazji, jakie są uprawione w domach, która dorasta? Maksymalnie do metra? No nie wiem, jakoś mam bardzo duże wątpliwości, że albo te wiadomości są przekłamane, ale sprawdzałam też w sumie strony anglojęzyczne i tam te informacje są takie same, więc albo to jest po prostu jakiś błąd, który ktoś raz popełnił i potem został wielokrotnie w internecie powielony, co się zdarza. No albo może nie tą odmianę, może to wcale nie jest alokazja kukulata. Jest bardzo wysoka, ma piękne liście zielone, to mi się właśnie nie spodobało, bo ona jest taka witalna. Też mi się komponuje świetnie ze skrzydłą kwiatem. Tutaj jeszcze mam w kąciku, sobie stoi słoik, tam jest zieliszczka i różowy niedoświat. A tutaj w tych papierowych torbach mam pozbierane, będę szeleścić, kwiatostany z jeżówek, ponieważ będę siała na przyszły rok nowe jeżówki. Także są dwa kolory, tylko oczywiście sobie nie opisałam. Jedne są zielone, drugie są takie ciemno takie różowo, lekko fiolet wchodząc z taką ciemną łodyżką. Także zobaczymy, jakie te siewki z tego wyjdą. Także to sobie w takich papierowej torbie się relaksują i odpoczywają. A tutaj jest skrzydłokwiat, który podlałam, ale już bardzo woła o picie, bo widać, że właśnie taki jest oklapnięty, natomiast ja go już dzisiaj rano podlałam, także on no, w ciągu kilku godzin się zregeneruje. A tutaj właśnie się ta alokazja i póki co bardzo pozytywnie, nie widzę nowego robactwa, także no, mam go na oku. Niestety bez chemii się nie obyło. Ale czasem najważniejsze, żeby terapia była skuteczna, a niekoniecznie tylko naturalna. Także z takim pytaniem Was zostawiam, czy ta moja alokazja to jest alokazja kukulata, bo powiem szczerze, że się na alokazjach wyjątkowo nie znam. Zawsze mówiłam, że żadnej nie kupię, bo się bałam właśnie, że alokazja eutanazja. Po co mi roślina, która ma mi umrzeć? No ale tą zobaczyłam, jakoś mnie urzekła właśnie tym rozmiarem, tam duże, że to takie właśnie duże, zdrowe, zielone liście. No i pytanie. Czy to jest alokazja kukulata, czy to jest coś innego? Dziękuję Wam, kochani, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję Wam za każdy komentarz, każdą łapkę w górę, każdą subskrypcję. Cieszę się, że jesteście. Wszystkiego zielonego i do zobaczenia wkrótce.